Risotto z cukiniami gotowe. Już Wam powiem, jak smakuje. Jest jeszcze bardzo gorące. Niebo w gębie. Dzisiaj robię risotto z cukinią. Pod koniec gotowania risotto dodam pół cukinii. Jak robimy risotto, no to już Wam powiem szybciutko. Wlałam oliwy z oliwek na dno garnka, gdzieś tak z dwie łyżki. Dałam dwie garści ryżu na risotto. Jaki ryż użyłam, to już Wam pokażę. W Polsce dostaniecie taki ryż Gallo Blond. I ugotowałam wywar warzywny z kostki, biologiczny, on jest cały czas gorący. I risotto tak robimy, że podsmażyłam minutkę ryż na oliwie, później dolałam dwie łyżki, dwie takie chochelki wywaru warzywnego. I jak robimy risotto, to musimy tylko zakryć 1 cm ryż. I jak ryż wsiąknie nam cały ten wywar warzywny, to wtedy, tak jak teraz już nie ma, to wtedy dolewamy następną chochelkę. I co się dzieje? Jest więcej płynu, ale nie może być tak, że jest bardzo dużo płynu, że ryż pływa jak w zupie. Musi być troszeczkę ponad stan ryżu tego wywaru warzywnego. No i od czasu do czasu mieszamy. Nasz wywar warzywny musi być cały czas na ogniu, bo musi być gorący. To tak robię. I tak około 20 minut, ale pod koniec robienia tego risotto utrę cukinię na małych oczkach tarki, dodam do risotto i w ciągu kilku minut, 2-3 minutki cukinia zrobi się miękka. A na koniec wiadomo, że dodam łyżeczkę masła, troszkę sera utartego parmigiano i jest ok. Na drugie danie, w międzyczasie jak robię risotto, to wkładam do piekarnika moją rybkę, bo na drugie danie jest rybka. Ta rybka już jest na kanale, ale powtórzę dla osób, które pierwszy raz są na kanale u mnie. W ogóle to wszystkich zapraszam do subskrybowania. Kto nie ma subskrypcji, do zostawienia łapki w górę i do komentowania moich przepisów. Dziękuję bardzo. A teraz wracamy do rybki. To jest filet z tego, z dorsza. To są takie właśnie filety z dorsza. 4 takie filety odmroziłam, kochani. I tego. I po prostu posoliłam, popieprzyłam, posypałam bułką tartą. Pod spodem też posypałam bułką tartą, polałam oliwy na papier do pieczenia. I później położyłam takie rybki pokruszone, kilka takich rybek, to są sardelle, inaczej po polsku. I dałam pietruszkę, polałam oliwą z oliwek i teraz przymknę właśnie aluminiowym. Wstawię do piekarnika nagrzanego na 200 stopni na 15-20 minut. A jako dostawkę mamy sałatę z kapusty. Kapusta i marchewka. I może dodam troszkę jabłka, zobaczymy. Moją kurkę już nastawiłam na 20 minut na rybkę. I tutaj sobie od czasu do czasu pomieszam moje risotto. Tutaj wywar mi się gotuje. A zaraz, kochani, moją kapustę wypłukam dobrze i przełożę do miseczki. Zobaczycie dalej, co ja tam zrobię. No i teraz do mojego risotto wrzucę utartą cukinię. Ok, wrzuciłam i zobaczcie, zamieszam i jeszcze kilka minut pogotuję i risotto będzie gotowe. A w międzyczasie robi się rybka i też przygotowuję sałatę. Teraz do mojej właśnie sałaty z kapusty świeżej i z marchewki dodam pół łyżeczki soli, tak o, można powiedzieć, ok. Teraz to wszystko zamieszam. Wiecie co, nagrywam jedną ręką, a jedną ręką robię, ale ja to zamieszam i zaraz się z Wami połączę. I
polecam, żebyście wypróbowali pesto do doprawienia naszej sałaty z kapusty i z marchewki. Pesto z Genui, Genovese. W Polsce też coś takiego dostaniecie. Ja tutaj dam dosłownie jedną taką dużą łyżeczkę i to też teraz zamieszam. Wlejemy gdzieś tak z dwie łyżki oliwy z oliwek. Okej. I teraz jeszcze raz to wszystko zamieszam. Do mojej sałatki jeszcze dodam taką cebulkę. Pokroję drobno i wrzucę. No już wrzuciłam cebulkę, teraz zamieszam i wstawię do lodówki na kilka minut, tak 10 minut. W międzyczasie tutaj jeszcze robię risotto. Risotto, o, możemy powiedzieć, że już jest gotowe, więc wyłączę. Dodam masełko i sprawdzimy rybkę i powiedzmy, że obiad już jest gotowy. W pół godziny do mojego risotto dodałam masło i teraz zamieszam. Pozostawię tak na minutę, dwie, a później wsypię ser utarty parmigiano. Oczywiście ogień pod garnkiem jest wyłączony. Ta czynność jest ważna, gdyż risotto nabiera takiego delikatnego smaku, kremowy się robi taki, jeżeli dodamy trochę masła, a później dodamy ser utarty. Najlepiej dodawać taki twardy ser utarty jak grana padano albo parmigiano. Inne sery miękkie nie robią swojej roboty, bo się robią ciągnące, takie jak mozzarella, a tu musi być twardy ser. Minęły dwie minutki, ja dodam ten ser formaggio grattugiato, czyli ser utarty i to jest właśnie ser parmigiano. Ja wsypię sobie, trzymam go w zamrażalce, więc mam taką grudkę, muszę ją tak powiedzmy rozkruszyć i to wszystko zamieszać. No, ponownie zamieszamy i możemy wykładać na talerz. Kto lubi, może posypać pietruszką. Ja sobie posypię pietruszką, mój mąż nie lubi pietruszki, więc mu nie będę dawać pietruszki na talerz. A rybka? Rybka prawie jest gotowa, bo brakuje tylko 5 minut do zrobienia. Później zobaczycie wszystko na talerzu. Risotto z cukiniami gotowe. Już Wam powiem, jak smakuje. Jest jeszcze bardzo gorące. Niebo w gębie. A teraz wyciągnę rybkę. A jeszcze Wam pokażę moją sałatkę z kapusty i z marchewki z dodatkiem pesto z bazylii. Otwieramy rybkę ostrożnie, bo wychodzi para. O, i zobaczcie, jak wygląda nasze drugie danie. Rybka zapiekana w piekarniku z dodatkiem sardelli. Sardynek, nie sardelli, sardynek, pietruszki, bułki. No, jest rewelacyjna, na razie nie będę jej próbować przy Was, bo jest gorąca. Zasiadam jeść moje risotto. I dziękuję Wam bardzo, że byliście na tym filmiku. Życzę Wam smacznego. Zostawcie komentarz i widzimy się na następnym takim rodzinnym filmie. Życzę też miłego dnia i miłego tygodnia. Pa!